wszystkich bardzo serdecznie na kanale Miss Bar Designs. Chciałam Wam pokazać dzisiaj moje pelargonie, które właśnie wniosłam z balkonów do środka. Postanowiłam je przezimować w środku. Najpierw jednak musiałam je oczyścić, usunąć suche pędy, kwiatostany, ale podczas tego procesu dużo mi tutaj tych łodyg odpadło. Ja niektóre połamałam, niektóre już były, nie wiem czy to na wietrze, lekko ułamane, także jest ich dość sporo. I tak sobie pomyślałam, że ja je ukorzenię. Pelargonie bardzo łatwo, szybko się ukorzeniają. No i za rok będę miała ich więcej. Ok, ja teraz jestem w trakcie przebierania moich odłamanych pędów pelargonii. Im bardziej pęd jest półzdrewniały, tym lepiej. Nie chcemy raczej pędów zielonych, gdyż one nam mogą zgnić w ziemi. Zamiast ukorzenić się, szybciej zgniją. Dlatego szukamy takich pędów, tak jak mówiłam, półzdrewniałych. Tutaj jest taki. I skracamy tą sadzonkę do około 6-7-8 cm i usuwamy z niej większość liści. Nie potrzebujemy aż tylu liści, a na pewno nie potrzebujemy kwiatostanów. Czyli wszystkie kwiatostany odpadają, większość liści usuwamy. Tak sobie patrzę, co ja tu jeszcze mam tam, może nie. Ta też nie. Ja Wam zaraz pokażę, co ja tutaj powybierałam. Jest coś takiego półzdrewniałego, ja sobie to podetnę. Podcięłam sobie, usuwam liście. Łamię. Można używać sekatora, można też ułamywać. Mówi się, że te pędy wierzchołkowe powinno się uciąć sekatorem, pędy boczne można ułamywać. Ja tutaj w tej chwili nie wiem, skąd one pochodzą, bo tak jak mówiłam, przy oczyszczaniu one mi się ułamały, ja po prostu je odłożyłam na bok, ja nie pamiętam. Chyba, że jest jakiś sposób, żeby je odróżnić, ale ja nie znam takiego sposobu. Ok, myślę, że to wszystko. O, jeszcze tu jest taka. W ten sposób. Ok, jeszcze sobie tutaj popatrzę, co ja ewentualnie mogłabym wybrać. Może spróbuję z tą. Można zawsze zaryzykować. Najwyżej się nie uda. Ok, i myślę, że to będzie na tyle. Więc one teraz muszą poleżeć około 24 godzin, aby te rany zagoiły się. I dopiero po 24 godzinach będziemy działać dalej. Wtedy je będę już bezpośrednio umieszczać w ziemi. Ale póki co ja je odkładam na 24 godziny. Po 24 godzinach przejdę do dalszych prac. Tutaj są moje sadzonki. Przygotowałam sobie także doniczki P9 oraz ziemia. Ziemia uniwersalna wymieszana z perlitem. I teraz będę napełniać doniczki ziemią. I do takiej doniczki, przesunę sobie sadzonki, do takiej doniczki myślę, że dwie, może trzy sadzonki się zmieszczą. Ważne, żeby sadzonki nie dotykały siebie nawzajem. Może dwie tylko w jednej doniczce. Robię tutaj takie dołeczki i będę stosować ukorzeniacz pod korzeń do roślin półzdrewniałych. Dwa otwory. Ukorzeniacz do sadzonek półzdrewniałych. I po jednej takiej sadzonce. Do każdego dołka.
Jeden dołek, drugi dołek. Ma pędzelek, ukorzeniacz. Ja sobie delikatnie na pędzelku dodam. I moja sadzonka zostaje umieszczona w takim dołku. I kolejna. Okay. Nie dotykają siebie nawzajem, nie stykają się ze sobą i to jest ważne, bo nie chcemy, żeby jakieś nam tutaj choroby grzybowe powstały albo przeszły z jednej sadzonki na drugą, jeśli jedna, załóżmy, jest zainfekowana. To podlewamy umiarkowanie, nie chcemy przelać tej doniczki i ustawiamy sobie te sadzonki, może to być nawet okno południowe w słońcu. Jeśli one się ukorzenią, mam nadzieję, że się ukorzenią, możemy je przestawić sobie w miejsce chłodniejsze, nie muszą być w bezpośrednim nasłonecznieniu. Tutaj już mam te moje sadzonki w podłożu, mniej więcej to tak wygląda. Nie dotykają się ze sobą, za chwilę je delikatnie podleję i umieszczę na oknie południowym, dopóki się tam nie ukorzenią. Mam nadzieję, że te informacje przydadzą się Wam. Kto ma pelargonie na balkonie czy gdziekolwiek u siebie w ogrodzie, zachęcam do zrobienia takich sadzonek. Będziecie mieć więcej roślin w następnym sezonie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.